Radio Tok FM w Rogoncita, Barbie Baby Langstrumy, trzeci dzień cały. Wiesiolandię reklamujemy. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy różańcowej. Będziemy polecać intencje, które są obecne w kaplicy radiowej. Intencje słuchaczy Radia Maria Telewizji Trwam. Modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie. Polecamy intencje zdrowia dla ojca Jana, jego mamy Józefy, o zdrowie dla Michaliny, o zdrowie i życie dla małej Marysi Mireckiej, a także polecamy intencje zdrowia księdza biskupa Mariana Rojka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Kiedy dyskusje, co oni zapowiadają na 18:15, to są i nie są, i one są spóźnione, że ludzie, którzy czekają, to nie wiedzą. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Obcowany i Grzechów Rosja przegra.
i gospodarczą i przecież Ameryka jest uzbrojona, że ją twoją mać. To co ta Rosja sobie myśli? I ten Putin taki, bo to wiecie państwo, jak to mówią czasem my Polacy, to wyobrażamy sobie, że te kraje nordyckie są dzikie. No są dzikie tak historycznie, no ale Rosja jest dzika, dziki kraj. Poezja ruska, dziwna ja ziemla. No sama byłam w Białymstoku, w prawosławnym centrum kultury. No to była poezja czytana. Kręcenia. Przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapadła wczoraj na niejawnym spotkaniu. Podczas tego posiedzenia m.in. komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, jaki złożyliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Lisieckim odnośnie poświęcenia jednego posiedzenia na spotkanie z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby porozmawiać na temat tych działań operacyjnych, które były prowadzone w warszawskim ratuszu. Poseł Mosiński dodał, że w toku prac komisji weryfikacyjnej to sami pracownicy stołecznego ratusza zeznali, iż ABW prowadziła działania związane z reprywatyzacją. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz miała nawet oddelegować jednego z pracowników do kontaktów z agencją. Chcemy zadać kilka pytań przedstawicielom ABW, mówi Mosiński. Jakie materiały ABW zgromadziła, badając tą dziką rozbandycką reprywatyzację? Google Plus. Zapraszam państwa na Google Plus. Jest to super kanał, proszę państwa. I właśnie teraz się tu wzięłam i zalogowałam do Google Plus. Dziękuję ci, kochanie, że to pokażę. Google Plus. Google Plus. W budynkach są lokatorzy, którym, jak mówił poseł Mosiński, podniesiono czynsz o kilkaset procent, żeby ich zmusić do opuszczenia mieszkania. O, patrz. Prezydent Donald Trump kilkaset podpisał procent. Ustawę, która wprowadza nowe sankcje wobec Rosji i utrudnia mu zniesienie już obowiązujących ustaw. Nie ma to, jak wiesz, postawienie na swoim kilkaset procent. Po prostu jest... Ustawa nakłada nowe sankcje na Moskwę jako odwet za rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory.
prezydenckie i wzmacnia sankcje nałożone wcześniej przez prezydenta Baracka Obamę w odpowiedzi na aneksję Krymu i udział Rosji w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Ustawa odbiera prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość samodzielnego zniesienia sankcji. Aby to zrobić, będzie musiał przedstawić uzasadnienie i uzyskać zgodę Kongresu. Wprowadzenie sankcji potęguje kryzys w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Kreml odpowiedział na nowe restrykcje nakazem zmniejszenia liczebności amerykańskich placówek dyplomatycznych w Rosji. Tymczasem szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ostrzega, że Bruksela jest gotowa odpowiedzieć na nowe sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Znowu podrożały paliwa. W zależności od rodzaju cena litra paliw wzrosła od 3 do 4 groszy. Ma to związek z sytuacją na światowych rynkach paliw. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że średnio za litr oleju napędowego trzeba płacić 4,25 zł, za litr benzyny bezołowiowej 4,43 zł, a za litr autogazu 1,90 zł. Z zestawień izby wynika poza tym, że w tym tygodniu olej napędowy najkorzystniej tankować na stacjach w województwie Śląskim. Najmniej w Opolskim. Benzyna, podobnie jak w przypadku diesla, jest najtańsza w województwie śląskim. Najdroższa tradycyjnie już w zachodniopomorskim. Autogaz najtaniej można kupić na stacjach w województwie świętokrzyskim, a najdrożej w zachodniopomorskim. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Już w najbliższy piątek rozpoczną się 8 królewskie arkady sztuki. Spektakle i koncerty, które odbywać się będą w każdy piątek i sobotę sierpnia w arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim, to okazja do posłuchania interpretacji muzyki dawnej i obejrzenia najnowszych dokonań Polskiego Teatru Plastycznego. Nowością festiwalu jest program przygotowany specjalnie dla najmłodszej publiczności. Dyrektor artystyczny Tomasz Taraszkiewicz zwraca uwagę na otwarty i różnorodny charakter festiwalu. Mamy z jednej strony muzykę klasyczną, a z drugiej strony mamy jazz, a więc zapraszamy ludzi w różnym wieku. To jest wszystko oczywiście sztuka wysoka, ale ona jest dla wszystkich, dlatego jest niebiletowana, żeby każdy mógł z niej skorzystać. W czasie festiwalu wystąpi ponad klimatu, bo mnie wszystkie kości. Warszawia pod dyrekcją Tomasza Radziwanowicza, Sławek Jaskółkę, Sekstet, Dariusz Machej, Emilian Madej oraz zespoły teatralne z Podlasia, Warszawy, Gdańska i Łodzi. Specjalnie dla najmłodszych organizatorzy przygotowali dwa spektakle, Fint i Kluszki, Teatru Lalek Małymi, Marionetkową Celineczkę w wykonaniu grupy Łądka oraz widowisko muzyczne Dzień Dobry Muzyko, które poprowadzi Paweł Kos-Nowicki. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Ruszyły zapisy na warszawską akademicką pielgrzymkę na Jasną Górę. Tegoroczne wydarzenie przebiegnie pod hasłem Synu, oto matka twoja. Trasa pielgrzymki liczy około 400 km. Została podzielona na różnej długości odcinki. Tłumaczy odpowiedzialny za zapisy kleryk Wojciech Kasprzyk. Najdłuższe tablicze ponad 40 km, a najkrótsze około 20-25. Pielgrzymka jest podzielona na poszczególne etapy. W każdym jest około 5 postojów godzinnych, w których pielgrzymi mogą zregenerować się i nabrać sił, aby pielgrzymować dalej. 37. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna wyruszy w sobotę. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 5.30. Eucharystycznie przewodniczyć będzie kardynał Kazimierz Nycz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór Państwu. Paweł Lekki się kłania. Zapraszam na światową szachownicę. Dziś będziemy mówić, to będzie nasz temat zasadniczy, o europejskiej podróży prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Przypomnę, jako Estonię i Gruzję. A dziś właśnie czarnobury. Ja w Czechu z przestrzeni publicznej, choć nie z cmentarzy, to jest bardzo istotne. Otóż Rosjanie przygotowują, chcą przygotować sankcje, które miałyby dotknąć Polski. W tej sprawie materiał przygotował Maciej Jastrzębski. Strona rosyjska w przestrzeni publicznej nie wyraziła nawet wręcz odrzuca wszystkie wizy, przetwarty, które świadczą o sprawnym Związku Radzieckiego.
wobec narodu i państwa polskiego. Nie wspomina się więc o napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku w wypuśle pierwszej dominacji radzieckiej w naszym kraju, a zbrodnia katyńska nieustannie poddawana jest wątpliwości. Wszystko sprowadza się do stwierdzeń o tym, że Polacy władzy politycznej zniekształcają historię. Jednak liczyły się, gdyby z miłości znać. Chociażbyśmy trwali w służbie, w ogniu prób ostali się, bez pożytku by to było, gdyby serce było złe. Miłość wiary jest nam, Śliczne te melodie są. Śliczne. Nie mają żadnych szans, aby wejść w przyszłość. Oni nie potrafią stać się pięknymi duszą. Nie potrafią żyć pięknymi ideami. Taka jest niestety choroba polityczna. Na koniec przypomnę fragment wywiadu, jakiego udzieliła obrończyni praw człowieka i radziecka dysydentka Ludmiła Aleksiejewa. Tak, 90-letnia szefowa moskiewskiej fundacji wojskowskiej. Kontakty mojego kraju z Polakami to osobisty ból. Gdy tylko zaczynam mówić o Polsce, natychmiast płaczę, bo tak mi wstyd. Po pierwsze 1939 roku, praktycznie czwarty rozbiór Polski. Miałam wtedy 12 lat, ale pamiętam doskonale. Raz, dwa, trzy, cztery, dwie marchewki przy telewizji. Także proszę Państwa, już trzeba myśleć o tym Bożym Narodzeniu, bo tak, tu pogoda się zmieniła. Jest już chłodniej, chociaż się szukał 38 stopni minus w kościach kościół. Goli, coś rośnie na zdjęciu, stopie, bo będzie lało, nawet jakiś grasz ma być, ale no ja się oczywiście, że nie boję, bo ja lubię nawet taką dziwną pogodę. Ale co z naszym zdrowiem, proszę Państwa, co z nami wszystkimi będzie, jak to wszystko się tak nagle zmienia. I teraz jeszcze odnośnie tej Łotwy i tych takich mniejszych wrogi krajów, że samoloty ruskie, tak powiem, latają. Ten Putin niespokojny, to wszystko jest psychiczne, bo Putin musi być agresywny. Po prostu jest pierdolnięty, jak mówi ta Marta Dobosz nasza. A mówi o chamstwie ze strony Ameryki. Ameryka jest dyplomatyczna. Ameryka wypracowała dla Murzynów, dla wszystkich, dla każdego wszystko. Tolerancja religijna niesamowita. W Ameryce Świadkowie Jehowy działają. A Putin, Państwo zobaczą, pieprzy głupoty, że pan w Ameryce chamstwa. A co oni zrobili z tymi Świadkami Jehowy? Przecież oni udrożnili agresję i każdy motłoch, co się tam gromadzi, wiadomo jakie są ruskie typy, prawda? O Salcesonie i o wódce, prawda? No. Mogą zaatakować, biją szyby ludziom, przecież też biją i zabiją i sąd taki głupi, jaki tutaj były, proszę Państwa, też sądy u nas się na szczęście, co nieco, no bo ten Duda, no to też nie, Janek Witek dobrze mówił, że to jest, no już nic nie będę mówić, ale Janek Witek bezpośrednio powiedział, że to nic dobrego nie będzie, będzie wszystko to samo,
pozostanie i teraz Ziobro tutaj walczy i teraz syzyfowe prace są. No nic, proszę Państwa, mówili o Putinie kiedyś, że o nim tak, o nim, że psychicznie chory, że ma raka na mózgu, że się uśmiecha coraz częściej, że pokazują go w gazetach jako takiego diablika, kurwika. No i atakuje Ukrainę i ciągle mają te we krwi taką dzikość, ale nie pozytywną, tylko taką zacofaną dzikość. No ruska, mówią ruska, ja blasz. No, blasz. No to masz. Takie ruskie. Ten Tadzio z Anglii, Ameryki Białystok, przecież on w naszym bloku mieszkał, to zawsze mówił, coś te ruskie to suchy chleb jedzą, są te dziady, nie mają co jeść, no bo u nich to się dzielą, tam są ci Żydzi z południa tu Polski, tam Andzia Rotenberg, to też ruska. Oni tam, gdzie ci są, tacy ludzie, to się lubią dzielić i dlatego jest dziadostwo, bo jak dom jest podzielony na dwie części, co najmniej, bo to może być na 3, 4, 6 części podzielony dom, to tam jest dziadostwo. No, suchy chleb żrą jedni, a drudzy, no, w pięknych winach mieszkają znowu po 10, tak samo jak i tu w Polsce, gdy ludzi wyrzucali na ulicę. To po prostu dziadostwo. No, bo nie jest dziadem ten, kto ma 5 groszy, tylko ten, kto ma za dużo i te oczy wytrzeszcz a la 5 zł na wszystko i chce więcej, 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 ręce grabie, oczy żabie, wytrzeszczone na amon. Niektórzy to mogą być na żeby byli znani w świecie, na popularność jak Rodowicz. Sama sobie dla siebie piosenkę wyśpiewała, wykrakała i męża rzuciła. No to też po prostu świnia. Jak można, proszę Państwa, bo może jakiś staruszek taki tłuściok jak Jona, a że te świnie są ładne, proszę Państwa, mają piękny ryjek, to ona jest na topie i ona jeszcze chce być na topie. Janek Witek jak żył, to ją przeklinał, że wrzeszczy, że słuchu nie ma, że durna, że tłusta baba. I te Gronkiewicz też opieprzał Janek Maciewitek. No ale bogowie krótko żyją, szybko odszedł, nadawał serca i mógł jeszcze pożyć. Płakałam za nim. No, ja też mogę dzisiaj umrzeć. No. Jak takie dziadostwo usłyszę, że ruskie samoloty już z tej strony tu podkupują. Po prostu psychiczny naród. Dziki w sensie negatywnym, zacofanym. To gdzie tu o chamstwie nawet mówić? Chamstwo to jest u ludzi kulturalnych, a u nich nie ma ludzi kulturalnych. Bo nawet gdzieś tu mówili, że ta ruska kultura to jest mniej niż zero. Święta Maryjo, Matko Boża, nie istnieje coś takiego, więc osobiście wątpię, że gdyby doszło do kolejny raz do inwazji rosyjskiej, Amerykanie, żeby stanęli do walki, nie staną do walki. Aczkolwiek wtedy pamiętajmy, że pomogli uruchomić most powietrzny dla oddziałów gruzińskich z Iraku. Został tam przerzucone. Mogli wziąć udział w walkach, czyli coś tam zrobili, ale nie jeśli chodzi o samą walkę. Czyli teraz też byłoby podobnie. Natomiast to, wiecie, ma to w przypadku krajów, które są członkami NATO, no bo tamten obowiązek traktatowy ciąży na Amerykanach najwyraźniej. Czują potrzebę podkreślania, że wypełnią ten obowiązek, a dlaczego to zaczęło się raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj, proszę Państwa, jesteśmy pod Pikadorem. To jest takie bardzo stare miejsce, gdzie po prostu różne rzeczy się działy. No, tutaj jest wernisaż Anny Trochim, ale że w ogóle mnie zatkało z tego opisu, wynikało, że ona udzielała się pomocy dla osób jakby poszkodowanych, biednych, bezdomnych, co w ogóle też nie jest prawdą, bo jak na wernisażach ona się tak zachowuje, tam przy Anicie krzyczała, że ludzi do kościoła wysyłała, że po co jej kanapeczki wyjadają wino i jej wypijają. Rumunkę przepędziła Breżniewa, to już dawno przepędziła, ale ona by to połowę chciała przepędzić. Także to jest kobieta niemiła, niesympatyczna i ona wcale się tam pod względem religijnym nie udziela. To jest kobieta, która tak jak wynika ze wszystkiego praktycznie, w nic nie wierzy, jest na pół ateistką. Oczywiście, że ona może udawać, bo teraz i ta moja też Felicja Bożyszkowska, Sękowska Boska chciała postawić jakiś pomnik, jakąś tablicę zrobić na dzieci, coś tam biednych i ubogich. Ja mówię, tablica to dla dzieci biednych i ubogich nic. Oddaj pieniądze. No, ale ona, żeby tak żeby nam oddała na przykład mieszkanie, czy żeby zapisała. Ja mówię o Mareczka też, o z domu dziecka, czy żeby w czymś tam pomogła. No to wiecie Państwo, to są dziadówy takie, ten Żyd konsul powiedział, że to jest bardzo chytra baba. Jak poszła, żeby ją tam facet masował, to jej włożył.
Potem ona podniosła się, trzasnęła mu po mordzie i powiedziała: to ci zamasowanie nie zapłacę. Chamie. No to więc kto tu jest cham? Właśnie tak jak mówimy, że ten Putin Amerykę oskarża o chamstwo, a sam, proszę państwa, atakuje Ukrainę. Teraz łotkę. I z tej strony. Takie dzikie, bo to jest bliskie, proszę państwa, Skandynawii. Tam te nordyckie ludy, pierwotne dzikie, jak to historia opisuje, to po prostu jako ludożercy. Tak samo jest w sytuacji z Rosją. Z tym, że oni, po prostu jak ten Tadzio Paszko jeszcze żył, to powiedział, że oni potrafią o suchym chlebie 2 tygodnie żreć suchy chleb, a ciebie potem zamordują, wojnę wygrają, bo to są krwiopijcy ruskie. A w radiu jeszcze potem kiedyś słyszałam, słuchałam, że ta kultura ruska to jest niewartościowa, nieważna, mniej niż zero. Takie ładne melodie, takie, no to ja już wolę Chris Der z Niemiec, co Janek Witek ją ciągle puszczał, ale też lubił ruskich Janek Witek, w sensie Kościół prawosławny, no ale Kościół prawosławny, jak on się posuwa do morderstwa, że Świadków Jehowy przecież tam mordują, przecież tam szyby wybijają, palą domy, no to to jest takie dziadostwo, że to niepodobne jest jakby do cerkwi prawosławnej z Ameryki Białystok. Także Janka Wiczka tam te ruskie okradli, powiedział, że ruskie strasznie klają łódkę, proszę państwa, okradli Janka Macieja Wiczka, który z gołą dupą przyjechał tutaj do Polski. No i to wszystko się tak nazbierało u Janka Macieja Wiczka, że dostał zawału serca i na stole umarł. Lekarz powiedział, no nie mogliśmy go odratować, no nijak, niestety, za silne to było. Także proszę państwa, proszę być z nami w kontakcie, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Jak jesteście na Blue Art 2000, na przykład na YouTube, no to możecie przejść na Google Plus. Tam są lepsze wibracje. Także zapraszam serdecznie, a więc El Mercedes na YouTube, przejdź El Mercedes na Google Plus. Blue Art 2000, Elhoff Art 2000, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Elhoff Art 2000, przejdź na Google Plus. Tam można wszystko, tam można przetwarzać, firmy modernizować, ulepszać. Langstrom jestem. Jestem Izyda, Horus i Set w Muzeum Narodowym trzymam synka Horusa. Pozdrawiam was serdecznie. Szwecja, ale nie Skandynawia, bo tam dziki naród, tak samo jak i ruskie dzikie są. Dzikie w sensie negatywnym, to żrą surowe mięso i suchy chleb. Pierdalają. Jeszcze Putin mówi, że tu jakieś chamstwo, a widział kulturę w ogóle? Nie ma sojuszu dwustronnego szwedzko-amerykańskiego. Szwecja nie jest przecież członkiem NATO, w związku z tym jakby nie mają racji bytu, to jest znów jednostronna. Ale wysyła takie sygnały, że... Tak, że będzie bronić Szwecji. Tak. NATO zresztą też to od dawna ma swojej, może nie doktrynie takiej oficjalnej, ale w praktyce militarnej obronę Szwecji wpisaną, więc no to jest konieczne zresztą, żeby zachować jakąś spójność linii obrony NATO. Więc Szwecja ten parasol cichy NATO ma od dawna i Szwecja nie... A dzisiaj to dużo o Szwecji, dużo o Szwecji. Bardzo poważnie omawiała przemianę tego rajdokretów podwodnych, najpierw sowieckich, a potem rosyjskich na wody terytorialne Szwecji, a wręcz pod Sztokholm. Bardzo trudno wykrywalne są te rajdy, dlatego że Morze Bałtyckie zbudowane z takich warstw o różnym zasoleniu i okręt podwodny może ukryć się przed sonarami w jednej warstwie, które penetrują inne warstwy, dlatego mogą tak sobie wpływać i wypływać na wody szwedzkie. Druga rzecz, Szwecja bardzo obawia się inwazji na Gotlandię w wypadku wybuchu wojny. Nawet według wielu scenariuszy wojna z NATO nie zacznie się od wojny z NATO, tylko właśnie od Gotlandii. To jest zadziwiające. Rosjanie w ten sposób ćwiczą, takie mają plany. Tak, ćwiczą atak na Gotlandię, tak samo jak na Bornholm, a to wynika z położenia, z lokalizacji Gotlandii. Gdyby Gotlandię zajęli Rosjanie, nie po to, żeby mieć dość mało atrakcyjną gospodarczo, może widowiskowo, tak, w sensie widoków, bo to ładna ponoć wyspa, nie byłem, nie widziałem, ale gdyby zainstalowali tam systemy antyokrętowe, czyli wyrzutnie antyokrętowe, to de facto zamknęliby dostęp do wschodniego Bałtyku. I to jest cel strategiczny. I to jest cel strategiczny, po to inwazja na Gotlandię ma jakikolwiek sens. I tego też obawia się bardzo NATO, ponieważ po zajęciu Gotlandii, uruchomieniu systemów w Królewcu i w rosyjskiej części Morza Bałtyckiego właściwie nie ma jak dostarczyć pomocy państwom bałtyckim, bo przypomnę, że lądowo łączy jest NATO pozostałą częścią lasu, tylko wąski przesmyk suwalski, który bardzo łatwo zamknąć. Nie do obrony. No
właśnie, czyli kraje są odcięte. Gdyby Gotlandię zajęli Rosjanie, kraje bałtyckie są całkowicie odcięte od pomocy. No to w takim razie, jak pan ocenia? Dziki naród ruski zaraz. To jak ktoś nie ma pomocy, to się tego kogoś nie atakuje. A oni atakują, bo więc wiesz, bo nie mają pomocy. I się cieszą. No to działa. Obrzydliwe, to jest z punktu widzenia biblijnego obrzydliwe. To z tego wynika, że te baciuszki, co tam w Moskwie buntowały, żeby, proszę Państwa, prześladować świadków Jehowy, to one z Panem Bogiem i Biblią nie mają nic wspólnego z prawdą. To są faryzeusze, nawet byłem w kinie na Ostrobramskiej, tym nowym, 12-salowym, pokazali śmierć Jezusa, to wtedy, kiedy oni doprowadzili tego Jezusa do śmierci, no to ci faryzeusze byli podobni do baciuszek. Mieli, proszę Państwa, takie czapy, jak u baciuszek, to były baciuszki. No. Także proszę być z nami w kontakcie, nadaje nasze radio Konchita, Langstrunga. Również na Polskę i tu jest granica ich bezpieczeństwa, nie tylko naszego, dlatego ta aktywność. A w takim razie, bo skoro Amerykanie chcą tu być, to jest dla nas istotny sygnał. Co to dla nas, dla naszego regionu, dla wschodniej flanki NATO i dla Polski może oznaczać? Jak my możemy to wykorzystać? No to jest straszak, ewidentny straszak na Rosję, który mniej więcej jest sygnałem czego. Wiadomo, że te oddziały nie są zbyt liczne i gdyby Rosjanie rzeczywiście chcieli wojnę, bardzo szybko przerzucili siła, ćwiczą to nieustannie od wielu lat, czyli duże siły przerzucane środkami powietrznymi, samolotami, po to, żeby właśnie nie pozwolić na koncentrację sił przeciwnika i wejście wtedy w obszar ataku, atakowanego kraju. No to muszą się prędzej czy później zderzyć z Amerykanami, a to oznacza wojnę. Wojnę, no może nie totalną, ale wojnę o charakterze międzykontynentalnym, której Rosja nie chce i prawdopodobnie nie byłaby w stanie wygrać, może przywrócił broń atomowej, ale wtedy to było wzajemne zniszczenie. Czyli obecność Amerykanów powoduje, że wojna lokalna, Rosja nie mogliby wygrać, mogliby przeprowadzić bardzo szybko i skutecznie, zamienia się w wojnę międzykontynentalną. Młode już jest dziadem, nie tam młodzież. Myślał ryzyk, że oni odbudują świat. Powiedzieć Rosjanom, nie będzie tak łatwo. Nie odbudujesz. Estonię, to zatopiecie Stany Zjednoczone, a to już jest innego rodzaju wojna. A po drugie, gdyby te siły rzeczywiście osiągnęły poziom zakładany, no to one mają znaczącą siłę bojową. To będzie około dywizji amerykańskiej, która może ruszyć na Rosjan, ciężkiej dywizji ze wsparciem lotniczym, wsparciem sił dźwigowcowych i wsparciem. Teraz są przerzucane i będą przerzucane siły artyleryjskie, rakietowej, artylerii lufowej, ogniowym. To już jest potęga, która może takie siły szybkiego reagowania, szybkiego zgromadzenia się rosyjskie powstrzymać, dlatego że takie siły nie mogą liczyć 100, 200, 300 tysięcy żołnierzy, bo będzie 30 tysięcy żołnierzy na przykład. Za nimi może ta wielka armia się mobilizować i ruszyć. A dywizja amerykańska jest tam takie siły zatrzymać. A to jest o tyle istotne, że to jest właściwie taka odpowiedź na to, co Rosjanie robili nie tak dawno, na przebudowę, zmianę organizacji wojsk pancernych, no i co miało zaowocować, pytanie, czy zaowocowało takim zdecydowanie wzmocnieniem wojsk pancernych rosyjskich na krańcach tego kraju, tu właśnie w Europie. Czy trzeba pamiętać o potężnej dysproporcji, jeśli chodzi o siły NATO i siły Rosji? To jest dysproporcja mniej więcej 1 do 6, 1 do 7 nawet, czyli NATO jest siedmiokrotnie silniejsze od Rosji i Rosja dobrze wie, że normalnej wojny konwencjonalnej z NATO nie jest w stanie wygrać. Musiałaby uderzenia nuklearne zastosować i ma taką doktrynę takich uderzeń punktowych o niskiej sile rażenia, które są straszakiem, które mówią, że nie idźcie dalej w kontrofensywie, bo może być bardzo źle. Takie uspokajacze, to jest pacyfikator, tak zwany pola walki. No, nie wiem, czy by poszli na to, czy nie, bo jednak jest to uderzenie nuklearne, czyli zmiana zasad gry. Ale gdyby, no to byłoby bardzo groźnie. Czyli nie mogąc wygrać takiej wojny konwencjonalnej, co oni mogą w planowaniu swoim militarnym zrobić, żeby wojnę w ogóle jakąkolwiek wygrać? To jest po pierwsze bardzo szybko zgromadzić siły, żeby przeciwnik ich nie zgromadził i sprowokować bardzo krótkotrwałą wojnę lokalną, która spowoduje osiągnięcie pożądanych celów, niekoniecznie okupację Polski, bo to jest bardzo gruba sprawa już w obecnej sytuacji, w obecnym rozłożeniu sił, ale osiągnięcie takich celów jak na przykład korytarz do Królewca przez terytorium Litwy lub Białorusi i Polski, jak na przykład neutralizacja krajów bałtyckich, czyli wycofanie wszystkich obcych wojsk tych krajów, jak na przykład zdominowanie Ukrainy, oddanie gdyby Ukrainy pod dominację rosyjską. To są cele osiągalne
przypadku takiego szybkiego ataku militarnego, czyli uderzenie, zdobycie jakiegoś terytorium albo wrażliwych punktów na terytorium przeciwnika i zaproponowanie pokoju. To jest możliwe, gdyby nie było Amerykanów. Jak są Amerykanie, jest to niemożliwe. Jak są Amerykanie, Rosjanie muszą sięgać po inne środki, no choćby ta sprawa, o której już wspominaliśmy, czyli ewentualnie sankcje nałożone na Polskę za karę niejako za to, że usuwamy pomniki gloryfikujące Armię Czerwoną, a jak wspominaliśmy, jedno z państw bałtyckich, usuwając taki pomnik, naraziło się na potężny rosyjski cyberatak. To też jest taki rodzaj nacisku? No to jest rodzaj też konsolidacji wewnętrznej Rosji. No, Rosja jest konsolidowana na II wojnie światowej. To była ideologia Putina. Czy to był komunizm, czy nie był komunizm, ale było to bohaterstwo naszych ojców i dziadków. Tak jest przekaz władzy tak, do Rosji. Białą Rosję z czerwoną świetnie łączy to idealnie. I w Rosji sowieckiej on przecież nie promuje żadnego komunizmu. Znaczy nawiązuje do autorytaryzmu rosyjskiego. Tam on promuje siłę. To byliśmy silni. I Rosjanie nie czczą Związku Sowieckiego jako takiego, tylko siłę Rosji. Szczególnie siłę wobec innych państw. I to jest ich kult. I ten kult będzie podważony zawsze, ile ktoś go będzie kwestionował. A kraje bałtyckie Polacy go kwestionują. Nie, to nie była armia wyzwoleńcza, to była armia, która przyniosła nam niewolę i nie możemy tych pomników tolerować, na co oni odbierają jako atak na ich mit założycielski. No i dodają do tego, że to jeszcze i cmentarze będą dewastowane. No nieco okłamując swoją opinię publiczną. No ale to chyba nic nowego, bo dokładnie. Propagandowo oni zawsze byli mocni, jeżeli chodzi o tego typu właśnie zakłamywanie nie tylko historii, ale i wydarzeń współczesnych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Andrzej Talaga, analityk Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję. Paweł Lekki, kłaniam się Państwu. To była Światowa Szachownica. Reklama. Do zakupów gotowi! Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 21. Środa, 2 sierpnia, Błażej Prośniewski. Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie dnia, w którym dziś m.in. o nowej prezydenckiej propozycji pomocy frankowiczom. Czy ten projekt ostatecznie rozwiąże problemy osób, które posiadają kredyty w obcych walutach? O to m.in. po godzinie 21.30 zapytam Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Następnie z doktorem Adamem Lelonkiem, prezesem Fundacji Centrum Analiz i Propagandy i Dezinformacji, porozmawiamy o nieformalnych rosyjskich wpływach w Polsce. A zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji dnia. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt zakłada zwiększenie wysokości możliwego comiesięcznego wsparcia z 1500 na 2000 zł. Kontrowersje wokół działalności Fundacji Otwarty Dialog. Jest tym podmiotem, któremu bez wątpienia muszą się przyjrzeć odpowiednie służby. W dzień upał, w nocy burze. Ekstremalne warunki pogodowe w kraju. Burze gwałtowne z ulewnym deszczem w wysokości 40 mm, z gwałtownym, porwistym wiatrem. Maja Borkowska, zapraszam. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Chodzi o tych, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na przykład we frankach szwajcarskich. Projekt dotyczy zmiany regulacji, które obowiązują w Polsce od lutego 2016 roku, ale ich funkcjonowanie budzi zastrzeżenia kredytobiorców.
Prezydent zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, a także wprowadzenie możliwości odwołania w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez bank. Projekt zakłada też zwiększenie wysokości możliwego comiesięcznego wsparcia z 1500 na 2000 zł, wydłużenie okresu możliwego wsparcia oraz bezprocentowej spłaty. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta podkreślono, że regulacje w jednakowym stopniu będą dostępne dla osób mających kredyty w złotówkach, jak i w walutach obcych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Działalności Fundacji Otwarty Dialog muszą się przyjrzeć odpowiednie służby. Tak mówił w TVP Info poseł PiS i wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. W mediach pojawiła się informacja, że fundacja, której celem statutowym jest obrona praw człowieka i demokracji na obszarze postradzieckim, w 2014 roku uzyskała koncesję na handel bronią. Pozytywną opinię w tej sprawie miał wydać ówczesny szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Pytel, który usłyszał zarzuty współpracy z rosyjską FSB. Tymczasem, jak donoszą media, podczas protestów opozycji związanych z planowaną przez Prawo i Sprawiedliwość reformą sądownictwa, w sieci ukazała się instrukcja nawołująca do wyłączenia rządu i destabilizacji sytuacji w Polsce. Autorem instrukcji miał być Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. Ta sprawa, zdaniem posła Wojciecha Skurkiewicza, musi zostać dokładnie wyjaśniona. Fundacja Otwarty Dialog jest tym podmiotem, któremu bez wątpienia muszą się przyjrzeć odpowiednie służby. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym kraju, bezpieczeństwo Polski i Polaków. Jest wiele niejasnych przepływów finansowych, wiele niejasnych kontaktów, wiele niejasnych również informacji, które pojawiają się szczególnie w ostatnim czasie. Zupełnie inaczej sprawę Fundacji Otwarty Dialog ocenia Platforma Obywatelska. Rzecznik tej partii Jan Grabiec stwierdził w piątek, że działania podejmowane wobec fundacji mają ją zniechęcić do organizowania antyrządowych protestów. Podsumowanie dnia. 73 lata temu, 2 sierpnia 1944 roku, powstańcy warszawscy odbili z rąk Niemców redutę z gmachem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na dziedzińcu wytwórni odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Uczestniczyli w nich żołnierze AK, przedstawiciele władz, samorządu oraz mieszkańcy miasta. Powstańcy uzyskali panowanie nad redutą i gmachem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na 27 dni. To był jeden ze strategicznych obiektów, które udało się wówczas przejąć wojskom AK. Zdobywcą reduty PWPW. To była wolna Polska. Wszędzie tam, gdzie powiewały biało-czerwone flagi, była wolna Polska. Powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odnosząc się do wszystkich walk w stolicy przeciwko niemieckim okupantom, pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kacprzyk zaznaczył, że walczący doskonale wiedzieli, o co walczyli. Wiedzieli i wiedzą, że niepodległość Rzeczpospolitej nie ma ceny, jest bezcenna. Powstańcy utracili kontrolę nad redutą pod koniec sierpnia 1944 roku. Niemcy przejęli budynek, atakując polskie pozycje bronią pancerną i wojskiem lądowym. Mieli wówczas 8-krotną przewagę liczebną. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dziś przypada 74. rocznica buntu więźniów niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Obchody tego wydarzenia miały szczególny wydźwięk, bo przypadły w 75 lat od rozpoczęcia akcji Reinhardt, czyli zagłady Żydów z terenu okupowanej Polski. Podkreślano, że spośród ponad 900 tysięcy pomordowanych w Treblince znany z nazwiska jest mniej niż co dziesiąty. Dlatego Żydowski Instytut Historyczny wraz z Fundacją Pamięć Treblinki prowadzi długofalowy projekt badawczy o nazwie Księga Imion. Mówi Ewa Teleżyńska z zarządu fundacji. Nie były te osoby nigdzie spisywane, nie było list przewozowych. Nie ma po tych ludziach śladu. My szukamy śladu we wspomnieniach innych, szukamy w relacjach złożonych do Żichu. Przeszukujemy najrozmaitsze wspomnienia, księgi meldunkowe, książki telefoniczne, no jakby wszystko to nam wpadnie w ręce. Z każdego takiego miejsca staramy się wyłuskać imiona osób, o których wiadomo na pewno, bądź przypuszcza się, że zginęły w Treblince i tworzymy taką bazę danych. Podtrzymywanie pamięci o historii Treblinki może wkrótce uzyskać nowy impuls. Prowadzący Muzeum Walki i Męczeństwa samorząd Mazowsza 2 tygodnie temu porozumiał się wstępnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego co do wspólnego przekształcenia tej placówki. Przedstawiciele środowisk żydowskich, m.in. wdowa po jednym z uczestników buntu, Samuelu Willenbergu, wyrażali nadzieję, że dzięki wsparciu państwa poprawią się obecnie bardzo skromne warunki muzeum. Na razie zwiedzający otrzymali nowe narzędzie, specjalnie opracowane
zwany audioprzewodnik w postaci aplikacji na smartfony. A w dzisiejszych uroczystościach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele rządu i prezydenta, ambasadorowie Izraela i Francji, przedstawiciele ambasad Niemiec i Białorusi oraz samorządowcy z miast, których żydowscy mieszkańcy zginęli w Treblince. Ocaleni z zagłady młodzi Romowie z całej Europy, przedstawiciele władz państwowych, duchowni oraz dyplomaci upamiętnili w Oświęcimiu Dzień Pamięci o zagładzie Romów i Sinti. Uczestnicy ceremonii przeszli sprzed jednej z bram dawnego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau przed pomnik zamordowanych Romów i Sinti. O Romach się najmniej mówi i o Holokauście romskim. Jest to symboliczne znaczenie. Ta ziemia jest pochłonięta krwią, że tak powiem, i bólem, cierpieniem i strachem ludzi. Jesteśmy tutaj, żeby w jakiś sposób upamiętnić tragedię, którą ludzie ludziom zgotowali na tym świecie. Każdy jeden z nas przyniósł różę, która ma symbolizować jakby pamięć tych ofiar, które były, jak i Żydów, jak i Romów, jak i wszystkich tutaj, którzy przelali swoją krew i zginęli. Cieszę się, że mogę tutaj być wspólnie z Romami i w tym ważnym dniu, by upamiętnić ofiary tego tragicznego dnia. Po co to ludzie się mordują, tak na chłopski rozum? Ale niestety, diabeł rządzi. Birkenau Trzymałem numer obozowy Z3531. No, dlaczego to Niemcy się posunęli, no? To już nic nikt nowego nie wymyśli. Że ci Arabowie to tak nożami zabijają, a tamci to mieli przecież fabryki, wyspecjalizowane maszyny do zabijania. Że choroby nawet wzniecali, kaszel. Przez dłuższy czas Niemcy do końca nie wiedzieli, wstrzykiwali przecież to było zrobić z fabryka z Sinti. To było Piotr niesamowicie taśmowa robocza, proszę państwa. Mord, po prostu mord. No teraz to, co ci Arabowie, to nic nowego. Nic nowego. Dziś, co się martwisz, co się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Dziś, proszę państwa, dziś i nic więcej. Wcale nie musi człowiek być agresywny. Ja państwa też powiem, te baciuszki ruskie wcale nie musiały się tak po chamsku zachować odnośnie świadków Jehowy. Ja państwu coś powiem. Nawet ta Basia i ten Tadzia Laskowski, czy jak oni tam się w tym Białymstoku nad końcukiem, tym baciuszką mieszkały, na strychu, w tym takim szarym, długim domku, to jak ta procesja wychodzi z cerkwi świętego Mikołaja w Warszawie, Mikołaja 15, no to przecież tam ci wszyscy nie widzieli, że ja jestem Jehówką. Że ja po prostu głosiłam w tym domu nawet. Ten baciuszka był strasznie niezadowolony, ale to było bardzo dawno temu. Oni wiedzieli, że ja jestem świadkiem Jehowy. I to nikomu nie przeszkadzało. Ja po prostu chcę śpiewać pieśni prawosławne. Także te baciuszki w Moskwie, czy Rosji, czy jak wskazać, tak wskazać. No ja mam język rosyjski perfekto. Opanowany język jeden państwowy, drugi państwowy. I na filologii rosyjskiej byłam, ale nie chciałam. Dobra inicjatywa, uważa Jan no bo słyszeliście państwo, wielki patriotyzm to musi być wielkie oddanie, ale ja wcześniej miałam rosyjski opanowany. Jak poszłam do piątej klasy i tam wchodził język rosyjski w szkole podstawowej, to ja trzecia, czwarta klasa na szkłopkach usiadłam na wakacje, ani przejrzałam książkę i już wszystko wiedziałam sama. Bez nauczyciela, bez nauczycielki i poszłam, jak powiedziałam, wierszyk. To ta, nie, ta piosenka, ta babka pięknie po rosyjsku mówiła, o nie miała i powiedziała, no cóż, piątka. Potem chodziłam na wagary, nie byłam pół roku w ogóle w szkole, dostałam na półrocze piątkę, bo ona po prostu pamiętała, że ja pięknie wiersz powiedziałam po rosyjsku. I też poszła mi na ulgę, bo mnie po prostu nie było po tej jednej piątce, po tym jednym stopniu w szkole, byłam na wagarach. W podstawówce to się rzadko zdarza, ale u Pippi Langstrum to jest wszystko możliwe, to więc jak ktoś się podszywa pod Pippi Langstrum, to musi w ogóle wiedzieć, co to jest, że skacze lata balonami po drzewach skacze. No to trzeba wiedzieć, jak ktoś ma zręczności, zdolności, to raczej rzadko się zdarza i tylko na jednego to przypadło, wypadło. No ale na Zachodzie to teraz jest tak, że każdy człowiek jest inny. To co, ten Wschód się obudził dopiero? Dziś straszna, bo oni spersonifikowali ludzi do jednego mianownika, że wszyscy, wiesz, ten komunizm,
komunizmu, ale to jest potworne zło. Dlaczego? Bo bez Boga. No jak można zrobić sprawiedliwość bez Boga? Jeżeli to nie wynika z swoich pobudek, jeżeli to z swojego jeszcze spaja i wnętrzności nie wynika, to co to jest? Rzekomy dokument w ONZ-cie nie istnieje, co już zostało potwierdzone. Analizy są potrzebne po to, żeby mieć stuprocentową pewność i w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań stanowczo odpowiedzieć, domagając się właśnie określenia wysokości później wypłaty. Tymczasem rząd federalny uważa kwestię reparacji dla Polski za ostatecznie uregulowaną. O tym stanowisku poinformowała dziś zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu Ulrike Demmer. Europejska Agencja Leków w Warszawie, tego chce polski rząd, a dziś w londyńskiej siedzibie placówki przekonywał do tego pomysłu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wszystko przez to, że Wielka Brytania przygotowuje się do Brexitu, a agencja musi znaleźć sobie nową siedzibę. Dlaczego mogłaby to być nasza stolica? Od tego pytania rozmowę z ministrem rozpoczął nasz korespondent Adam Dąbrowski. Co roku mamy 2000 absolwentów studiów farmaceutycznych, 3500 absolwentów studiów medycznych, świetnie przygotowanych informatyków, ponad 100 firm, które produkują leki. Mamy 12 uniwersytetów, na których odbywa się kształcenie w zakresie farmacji, także prowadzi się badania. Polski przemysł farmaceutyczny, tradycyjnie produkujący głównie leki tak zwane generyczne, od pewnego czasu wszedł już bardzo wyraźnie w badania i rozwój, a zatem jest to dobre miejsce też, jeżeli chodzi o zaplecze dla myślenia o lekach. No i trzeba też powiedzieć, że Polska to potęga, jeżeli chodzi o badania kliniczne, bo prowadzi się rocznie 500 badań klinicznych nad lekami. Wymienił pan minister te wszystkie zalety. Ja się zastanawiam, czy za zamkniętymi drzwiami powiedział pan o jeszcze jednym. Powiedział pan czas, żeby nasz zakątek Europy też miał dużą, ważną agencję, no bo jednak jest zdecydowany brak balansu na razie. Tak, w 2003 roku władze Unii Europejskiej podjęły decyzję o tym, żeby rozwijać instytucje europejskie, szczególnie wśród tak zwanych nowych państw. To było jeszcze przed poszerzeniem Unii o m.in. członkostwo polskie. No i czas na to, żeby to realizować. Zdecydowanie tak. Trzeba też powiedzieć, że wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie jesteśmy jedynymi chętnymi do przyjęcia Europejskiej Agencji Leków, ale w porównaniu z innymi miastami z tego regionu, na przykład z Bratysławą, Bukaresztem, Sofią, jesteśmy po prostu najlepsi. Rozumiem, że zawsze warto spróbować, ale z ręką na sercu, procentowo, jak dużą szansę ma Warszawa? Jest bardzo trudno dzisiaj to przewidzieć, bo niewątpliwie decyzja, która zapadnie na posiedzeniu Rady Europejskiej, gdzie każdy z krajów będzie miał takie trzy możliwości oddania głosu. 3 punkty, 2 punkty, 1 punkt. Ta decyzja będzie miała charakter głównie polityczny, ale warunkiem do tego, aby tę decyzję polityczną podjąć, z całą pewnością będzie spełnienie warunków merytorycznych. I jesteśmy w tej chwili na tym etapie. Złożyliśmy wniosek jako Polska, żeby przyjąć Europejską Agencję Leków. Wydaje się, że spełniamy wszystkie kryteria niezbędne. Moim zdaniem nawet z naddatkiem. Obecnie są napięcia pomiędzy Komisją a Warszawą. Nie obawia się pan, że to zmniejszy nasze szanse? Ja jednak mam nadzieję, że decyzja w tej sprawie będzie decyzją przede wszystkim opartą o meritum. I jeżeli brać pod uwagę dwa takie podstawowe wskaźniki. Jeden to jest całe to naukowo-przemysłowe zaplecze i tutaj jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy, a drugi to warunek taki, żeby instytucje unijne lokować we wschodniej części Unii Europejskiej i tutaj no, wśród tych krajów jesteśmy po prostu najlepsi, to wydaje się, że szanse na pozytywną dla nas decyzję są duże. Dodajmy, że Warszawa ma sporą konkurencję. Na liście jest 19 miast, m.in. Bratysława, Barcelona i Bukareszt. Decyzję w tej sprawie powinniśmy poznać w listopadzie. Komisja Europejska nie wyklucza połączenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej z prowadzoną wobec Polski procedurą w sprawie praworządności. Tak zadeklarowała rzeczniczka komisji Nina Andrzejewa. Sędziowie unijnego trybunału w zeszłym tygodniu nakazali wstrzymanie wycinki drzew, jednak w poniedziałek polskie Ministerstwo Środowiska zapowiedziało o kontynuacji prac. Rzeczniczka Mina Andrzejewa powiedziała dziś, że komisja śledzi sytuację z wielkim zaniepokojeniem. Dotychczas widzieliśmy doniesienia prasowe w tej sprawie, ale jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka ma dalej miejsce w Puszczy Białowieskiej, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworządności dotyczącej Polski.
procedure with Poland. To Komisja Europejska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości o środek tymczasowy w postaci natychmiastowego nakazu wstrzymania wycinki drzew. Taka decyzja zapadła w piątek, a dwa dni temu minister środowiska zapowiedział, że prace w puszczy nie zostaną przerwane. Jan Szyszko przekonywał na konferencji, że Polska działa zgodnie z unijnym prawem. Ministerstwo Środowiska ma czas do tego piątku na przedstawienie argumentów sędziom. Potem unijny trybunał ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania wycinki. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Rosja przygotowuje sankcje, które mają uderzyć w Polskę w związku z planami demontażu w naszym kraju symboli i pomników komunizmu. Część rosyjskich polityków i historyków proponuje, aby ograniczyć stosunki Moskwy z Warszawą i nałożyć sankcje personalne na osoby, które wspierały uchwalenie ustawy dekomunizacyjnej. Tematem tym zajmują się obie izby rosyjskiego parlamentu, resort spraw zagranicznych, a nawet Kreml. Przy tym w państwowych mediach publikowane są materiały i audycje, które mają zdyskredytować polską historię, wybielając działania Związku Radzieckiego. Historyk i politolog Igor Szyszkin na konferencji prasowej w agencji RIA Nowości stwierdził, że Polska jest krajem, który wykorzystuje historię do rozwiązywania wewnętrznych i zewnętrznych problemów. W jego opinii odpowiedź Moskwy powinna być stanowcza i dotkliwa. Uważam, że trzeba, gdy tylko ten projekt wejdzie w życie, natychmiast odwołać z Polski rosyjskiego ambasadora. Należy zakazać wjazdu Rosji wszystkim polskim parlamentarzystom, którzy głosowali za tą ustawą, wszystkim dziennikarzom, którzy ją wspierali i wszystkim lokalnym politykom, którzy kiedykolwiek słowem lub dziełem popierali ten projekt. Strona rosyjska w przestrzeni publicznej nie prezentuje, a nawet wręcz odrzuca wszystkie te historyczne fakty, które świadczą o zbrodniach Związku Radzieckiego wobec narodu i państwa polskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę, która wprowadza nowe restrykcje wobec Rosji i utrudnia mu zniesienie już obowiązujących. Ustawa, która została wcześniej przyjęta przez Kongres, zaostrza także amerykańskie sankcje wobec Korei Północnej i Iranu. Przedstawiciele Białego Domu przyznawali, że Donald Trump miał zastrzeżenia do ustawy, ponieważ ogranicza ona jego uprawnienia. Sekretarz stanu Rex Tillerson tłumaczył również, że według prezydenta nowe sankcje nie są pomocne w prowadzeniu polityki zagranicznej wobec Rosji. Jednak mimo wątpliwości Donald Trump podpisał ustawę, która została przyjęta przez Kongres przytłaczającą większością głosów. Ustawa nakłada nowe sankcje na Moskwę jako odwet za rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie i wzmacnia sankcje nałożone wcześniej przez prezydenta Baracka Obamę w odpowiedzi na aneksję Krymu i udział Rosji w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Ustawa odbiera prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość samodzielnego zniesienia sankcji wobec Rosji. Aby to zrobić, będzie on musiał przedstawić uzasadnienie, uzyskać na to zgodę Kongresu. Wprowadzenie sankcji potęguje kryzys w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Kreml odpowiedział na nowe restrykcje nakazem zmniejszenia liczebności amerykańskich placówek dyplomatycznych w Rosji o 755 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Obie izby włoskiego parlamentu wyraziły zgodę na wsparcie libijskiej straży przybrzeżnej jednostkami włoskiej marynarki. Włoskie jednostki w przypadku ataku gangów zajmujących się przemytem migrantów będą mogły odpowiedzieć ogniem. Po burzliwej debacie parlamentarzyści sporą większością przyjęli rezolucje umożliwiające rozpoczęcie misji na wodach terytorialnych Libii. Polegać ona będzie na wspieraniu libijskiej straży przybrzeżnej w walce z gangami przemycającymi migrantów. Na razie wezmą w niej udział włoski okręt patrolowy i okręt wsparcia logistyczno-technicznego, ale jeśli strona libijska sobie tego zażyczy, włoska marynarka wsparcie zwiększy. W debacie opozycja wskazywała, państwo, że jedynym sposobem na powstrzymanie przemytników ludzi jest blokada libijskich portów. Włoski rząd wykluczył taką możliwość, twierdząc, że naruszałoby to suwerenność libijskiego rządu. Spora część opozycji, wskazując, że misja nie przyniesie znaczących skutków, wsparła rezolucję, wychodząc z założenia, że to krok we właściwą stronę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wyrok śmierci, koniec. Podsumowanie dnia. Pielęgniareczka, jedna. Taka fajna dzień babka. Upał, wieczorem i w nocy intensywne burze. Od poniedziałku lato przypomina, że potrafi być także ekstremalne. Wysoka temperatura i słońce cieszą urlopowiczów. No. Ci, którzy muszą pracować, czekają na chwilę wytchnienia. Wszyscy w czasie upału muszą szczególnie dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Jak radzić sobie z upałem? To jest najpopularniejsze pytanie w ostatnich dniach. Nie wiem. Można go polubić. Tak, jestem. Ale mnie nie dokuczają, to ja nie szukam sposobów. Albo zacisnąć zęby. Tutaj w środku musi być bardzo gorąco. Od godziny 15 jest po prostu taki upał, że nie do wytrzymania. Największy kłopot mają ci, którzy latem nie mogą sobie pozwolić na wypoczynek. Profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ma dla każdego z nich zupełny elementarz postępowania w upalne dni. Głównym problemem to są te sytuacje, w których ludzie mają wysiłek na zewnątrz. Sportowcy, którzy ćwiczą, ludzie, którzy ciężko pracują, powinien się lekko ubrać.
spać, dużo pić, unikać ciężkich wysiłków i chronić się przed wysoką temperaturą. A jak się czuje, no już taki, można powiedzieć, przegrzany, to powinien wziąć chłodny prysznic albo się okryć mokrym ręcznikiem. No właśnie chłodny prysznic, gorąco, właśnie chyba nie bardzo chłodny prysznic może zmieniać powoli temperaturę, bo widzicie Państwo, że jak woda. Do wody wskakuje zimnej, to jest przegrzanie termiczne. Bo uczucie pragnienia świadczy o odwodnieniu. Powinno być tak, że po prostu pijemy małymi łyczkami, małymi porcjami. No Jezu, 4 godziny, temperatura wysoka, potem się zmniejsza, a zaraz będzie burza, grać, kurze jajko. Czyśmy tyle wypili, czy nie, to miejmy osobistą butelkę, żeby zobaczyć, czy te 1,5 litra przynajmniej wypiliśmy. W upały trzeba dbać o siebie, ale i o domowych pupili. Im także doskwiera wysoka temperatura. Uczula Halina Derwisz ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Psy, ale też i koty w ciągu dnia są mniej aktywne w tym okresie. Chowają się, szukając schronienia. Pamiętajmy, woda to życie. Pomagajmy zwierzętom. Każdy z nas może wystawić kubek zapełniony wodą. Woda, woda i jeszcze raz woda. Przydają się także zdrowy rozsądek i wypróbowane sposoby na radzenie sobie z upałami. Po południu nie wychodzę z domu. Całą noc są otwarte okna. Korzystam często z ogrodu.